Serdecznie witam Państwa. Minęła godzina po 12. Otwieram trzecią sesję Rady Gminy w Wąpiersku. Witam wszystkich przybyłych radnych, wszystkich zaproszonych gości, pana wójta. I witam też mieszkańców. Tutaj widzę, że też są obecni na dzisiejszej sesji. Chciałem stwierdzić, że na 15 radnych 14 jest obecnych, także sesja jest władna do podejmowania wszystkich decyzji. Sesja jest rejestrowana w tej chwili też. I zanim przedstawię porządek obrad, a mamy okres przedświąteczny i odwiedziły nas tutaj dzieci naszej szkoły podstawowej z Wąpielska, także może pana Darka, nauczyciela, dzieci poprosimy w tej chwili kolędników. Oh!
wiemy, że Ciebie oszczędzę. W drogu powstałeś i w drogu się obrócisz. Ostatnie słowo i dekret powiadam. Kosę na szyję zakładam. A wy, jak się pomodlicie, to opiekłanie tam. Trzeba słuchać rady chłopa, jak ośmieszy się wynika. Potem Mesjasz się rodzi, Mesjasz się rodzi, więc do tobie przywitać się rodzi. Betlejem miasteczko, Betlejem miasteczko, tam leży nasza mężczyzna. Czyś ty głupi? Czyś się ufił? Czy zwariował chłopie? Co by taki wielki panicz robił w mężnej szopie? Królego witają, złotą jebrejka dzidło dają. Ziemia, oni u mnie byli, wszystkie mydło i kadzidło w kraju wybuchło. Potem ma obiedzie tam szły niedźwiedzie, jak się nie wynobalił stół biesiadny rozwany. No i patrzcie, lody, jak ja co mówię. Patrzajcie, ludziska, gwiazdy oczyska. O, jakie śliczne ludziska, a wy grzeczne byli? Przywieźli do Betlejem pasterze, grając choć się dzieciom te ćwu na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, zgody serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, zgody serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A tu pański samo głosił te dziwy, który podni miastu szeli jak drzwi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Thank you.
sesja nam kilka minut przesunie, żebyśmy mogli od pana starosty, ale najpierw od pana księdza, tutaj też miasta, parę słów takiego błogosławieństwa świątecznego. Jeden z tych występujących przed chwilą powiedział: mały człowiek. To taki ten tam powiedział to diabelstwo Karol. Mały człowiek jest przedmiotem troski, tak uważam, Rady Gminy. Czyli tego narzędzia, którym posługuje się społeczeństwo, aby troszczyć się o człowieka. O tego małego człowieka. Przesłanie świąt Bożego Narodzenia jest takie: jeżeli troszczysz się o tego małego człowieka, to służysz Bogu. Nie trzeba więcej, bo to przesłanie dociera do nas i w jakiś sposób jest przeżywane w naszych rodzinach, naszych małych komórkach społecznych. Tam, gdzie możemy tego doświadczyć. Troski o słabszych, o nieporadnych, o tych, którzy w jakiś sposób nie radzą sobie z trudami życia i z przemianami, choćby ustrojowymi, które nadal trwają w naszym kraju. Dlatego Rada Gminy jest jakby szczególnie powołana do tego, żeby tę troskę okazywać. To, co państwo będziecie w tej kadencji, decyzje, jakie będziecie podejmować, niech to też mają na względzie, na uwadze. Ludzi, którzy tutaj mieszkają, zwłaszcza tych, którzy mają kłopoty ze swoim życiem, z takim, że tak powiem, utrzymaniem się na powierzchni. Państwo jesteście do tego przygotowani, uzbrojeni. Prawnie do tego, żeby mieć taką władzę, aby tylko w sercu pozostała taka troska. I jednocześnie ta myśl, która gdzieś tam z tyłu głowy będzie takim światłem. Służysz człowiekowi, służysz Bogu. Ja dziękuję za to, że mogłem być na tej sesji, teraz przed rozpoczęciem tej sesji, na początku, żeby powiedzieć i żeby wyrazić moją wdzięczność za to, że ten samorząd działa, funkcjonuje. Że podjęli się państwo to zadanie. Do jakiego społeczeństwa was wybrało, skierowało. I my wszyscy mieszkańcy patrzymy na Radę Gminy z wielką nadzieją. Być może doświadczacie też różnej złośliwości ze strony tego wdzięcznego społeczeństwa, tego elektoratu. Ale chcę tylko powiedzieć, że towarzyszy wam także dobra nowina. Od tych, którzy mają wiarę w sercu i którzy są w stanie zobaczyć dobro wspólne. Nie wszyscy dorośli do tego. Nie wszyscy mają ten poziom, ale są i tacy, o tym zapomnieć nie wolno. Może to doda trochę siły i zabawy w tym nowym roku i w tej nowej kadencji, którą rozpoczynacie przecież. Dziękuję za zaproszenie. Najlepsze życzenia dla rodzin, dla najbliższych, dla tych, którzy pozwalają państwu też właśnie doświadczać tej troski o człowieka, bo to się wynosi z domu. Albo się to ma, albo się tego nie ma, albo się tylko myśli, że jest się pępkiem świata. Dlatego radny to jest ten, kto potrafi kochać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę parę. Po księżyc proboszczu, czego by nie powiedzieć, to i tak wypadnie to blado, więc ograniczę się do takiego niezbędnego minimum. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję tej młodzieży i wychowawcom za tak pięknie przygotowany występ. Naprawdę ucharakteryzowanie tych młodych
też Państwu za to, że chociaż przez chwilkę mogłem to obejrzeć, a z tego miejsca na ręce wszystkich tu obecnych, a za Waszym pośrednictwem dla wszystkich mieszkańców przyjmijcie najszczersze życzenia zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia od starosty rybnickiego Jarosława Sochackiego, członków zarządu i wszystkich radnych Rady Powiatu. Wszystkiego dobrego. Thank you.
czemu uciekać? Wszystkiego dobrego.
też wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dawaj, Thank you.
Przewodniczącego Rady Gminy,
C. Przewodniczących stałych komisji. D. Sprawozdanie z wykonania uchwał. Punkt D. Odczytanie pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Punkt 19. Wolne wnioski, informacje. Punkt 20. Zapytania, interpelacje. Punkt 21. Zakończenie sesji. Czy ktoś ma jakieś uwagi odnośnie tego programu sesji? Tutaj chodzi o ten punkt. Tak, pan radca. Czy ewentualnie ktoś mógł zgłosić punkt dotyczący uchwały dotyczącej spółki wodnej? Moim zdaniem i organu nadzoru, konsultowanie się z nadzorem, Rada Gminy nie jest ważna do podjęcia tego typu uchwały i można będzie podejmować takie uchwały, które będą spaść z powodu tego, ale to do rozwagi Rady. Znaczy, to jest taka propozycja. No bo tutaj uchwały można wycofać, bo faktycznie jednak nie jest zasadne podejmowanie tej uchwały, także jeśli można, to proszę o wycofanie. Dobrze, to ten punkt, który został zaproponowany jako punkt 10, zostaje wykreślony z porządku obrad i nowy porządek obrad będzie bez tego punktu, to automatycznie przesuwa następne punkty o jedną pozycję, nie? Proszę Państwa, teraz przegłosujemy proponowany porządek obrad, chyba że są jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego porządku. Możemy już? Chwileczkę. Czy jeszcze są zgłaszane jakieś inne kandydatury?
Nie ma. W takim razie odczytamy treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Wątpielsk z dnia 21 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji gminy Wątpielsk. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 2 łamane przez 3 przez 2018 Rady Gminy Wątpielsk z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych gminy Wątpielsk sprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się następujący skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Wątpielsk. W związku z tym, że jest tylko jedna kandydatura, zostanie ta kandydatura przedstawiona i cała uchwała przegłosowana, jeśli tak? Czy musimy przegłosować? Pan Stanisław chce zostać komisji, żeby był ujęty członkiem. Członkiem, tak. To będziemy musieli prowadzić pana przesunięte do na członka komisji, tak? Podczas wyczytywania tego. Dobrze. Proszę Państwa, to teraz w takim razie, zanim przegłosujemy tę uchwałę, przegłosujemy kandydaturę pana radnego na członka, na przewodniczącego tej komisji. Kto z Państwa jest za tą kandydaturą? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie nowym przewodniczącym komisji został pan Zbigniew Bartkiewicz. Także czytam dalej. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska został pan radny Ławkiewicz. Punkt drugi. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska głosowali. I tutaj mamy pani Małgorzata Kucarzyna-Barbińska, pan Tomasz Marek Czajkowski. Teraz miejsce pana Ławkiewicza, który jest przewodniczący, będzie pan Stanisław Wiecławski. Pan Artur Gorczycki, Mariusz Albrecht, Justyna Raczkowska, Agnieszka Jarząbek i Mirosław Ługowski. To jest skład komisji. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę. Dziękuję bardzo. Na 14. Będę 14. Za przyjęciem tej uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 przez 2018 Rady Gminy Wątpielsk z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wątpielsk. Pani kierownik, kilka słów proszę. W związku z licznymi wnioskami sądów administracyjnych, które cały czas ukazują się na temat regulaminów dostarczania wody do przeprowadzania ścieków w całej Polsce, warto byłoby uchylić ten regulamin i poczekać na zakończenie wszystkich wyroków i później przeanalizować ten nasz regulamin jeszcze raz, dopisać te rzeczy, które będą tak naprawdę w tych rozstrzygnięciach sądów administracyjnych i przyjąć go ponownie. I tak jak wyjaśnialiśmy na komisji już bardzo ładnie. Czy są jakieś pytania do pani kierownik odnośnie tej uchwały? Nie ma. To dziękuję w takim razie. I odczytam treść tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Wątpielsk w sprawie uchwały przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Wątpielsk. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwały nr 2 łamane przez 5 przez 2018 Rady Gminy Wątpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Wątpielsk. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wątpielsk. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Możemy głosować. Proszę bardzo.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji. W wyniku od uchwały. Omawialiśmy tę sprawę na komisji. Macie Państwo przed sobą tą uchwałę. Ja też tam też tej uchwały. Jak będą jakieś uwagi albo pytania, to poprosimy o. Uchwała Rady Gminy Wągier dnia 21 grudnia 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr 2/10/2018 Rady Gminy Wągier z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wągier. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 2/10/2018 Rady Gminy Wągier z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wągier skreśla się paragraf czwarty. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały, pytania, uwagi? Nie ma. W takim razie przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o. Dziękuję bardzo. Na 14. Przechodzimy do następnego punktu. To jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 20/11/2018 Rady Gminy Wągier z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Wągier. Ta sama sprawa z poprzednią uchwałą, omawialiśmy to na tym. Zostaje też następująca zmiana wprowadzona. Skreśla się paragraf trzeci. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Tak, dotyczy to tego, że mieliście Państwo tam potrącenia. Za nieobecność miała być ta nieobecność w formie 25%, tak jak i radnych na sesji. Ale ten punkt zostaje skreślony i usunięty. Robimy tak, jak robią wszyscy dookoła, że za pracę, którą wkładacie, a nie za obecność. Jeśli to nie zostanie na żaden sposób. My jako Rada mamy prawo do takiej decyzji podjęcia. Nie będzie żadnych potrąceń. Za obecność na sesji, tak jak i u radnych samochód zepsujący. To jest za wkład pracy, którą wkładacie, forma ryczałtu. Dla podobnych sytuacji ościennych gmin także zobaczymy. Uchwała Rady Gminy Wągier z dnia 21 grudnia 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr 2/11/2018 Rady Gminy Wągier z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów wsi w gminie Wągier. Paragraf pierwszy. Uchwałę nr 2/11/2018 Rady Gminy Wągier z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. 1. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego dla sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu gminy Wągier z wysokości 400 zł miesięcznie. Podpunkt 2. Dieta przysługuje z tytułu punkt A. Uczestnictwa w sesjach Rady Gminy, B. Uczestnictwa w spotkaniach na radach organizowanych przez wójta gminy, C. Uczestnictwa w zebraniach miejskich, D. Prowadzenia posiedzeń rad sołeckich, E. Organizowania zebrań miejskich, F. Wykonywania innych czynności związanych z funkcją oraz zadań powierzonych przez organy gminy Wągier. Paragraf, punkt drugi, paragraf trzeci skreśla się. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z życiem od 1 stycznia 2019 roku. Czy są jakieś pytania? Państwo radni, Państwo sołtysi, jeśli proszę. Nie mam. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o. Dziękuję. Na 14 jest 14 osób za przyjęciem tej uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia z okresu działalności Komisji Stałych Rad
określony, to komisja rewizyjna to automatycznie wynika, to tak jak dobrze. Tak, szanowni państwo, organ nadzoru to uważa, że w naszym statucie nie było doprecyzowania, czym zajmują się poszczególne komisje do przeprowadzenia. Ustaliliśmy skład osobowy, natomiast w związku z tym, że ten statut ustalenie przedmiotu działania komisji i właśnie tutaj dookreślamy w tych uchwałach, że Komisja Budżetu Finansów Rady Gminy Wągier należy do niej sprawy związane z budżetem, z planowaniem finansowym, z zaciąganiem zobowiązań finansowych przez gminę, podatkami, dopłatami lokalnymi i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Do przedmiotu działania Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Proszę Rady Gminy należą sprawy związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną przeciwpożarową, utrzymanie ulic, dróg, gminnych dróg, ulic i placów, usuwaniem skutków klasy przedziałowych zagrożeń. I jeszcze tutaj mamy Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska, która będzie zajmowała się edukacją dzieci i młodzieży oraz funkcjonowaniem placówek przedszkolnych wychowawczych, kulturą i funkcjonowaniem instytucji kultury, ochroną zabytków, kulturą fizyczną i turystyką, ochroną zdrowia i opieką społeczną, wspieraniem rodzin oraz pieczy zastępczej oraz polityką prorodzinną i ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarką wodną. Więc doprecyzowane są natomiast kwestie realizacji zadań przez Komisję Rewizyjną i Komisję Sprawiedliwości. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Wągier z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Stałej Rady Gminy Wągier. Paragraf pierwszy. Do przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wągier należą sprawy związane z budżetem gminy, planowaniem finansowym, w tym inwestycji gminnych, ze zaciąganiem zobowiązań finansowych przez gminę, te podatkami i opłatami lokalnymi, te pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Paragraf drugi. Do przedmiotu działania Komisji Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Wągier należą sprawy związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców, b. ochroną przeciwpożarową, c. utrzymaniem gminnych dróg, ulic i placów, d. usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Paragraf trzeci. Do przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Wągier należą sprawy związane z a. edukacją dzieci i młodzieży oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych i wychowawczych, b. kulturą i funkcjonowaniem instytucji kultury, c. ochroną zabytków i innych grup kultury, d. kulturą fizyczną i turystyczną, e. ochroną zdrowia i opieki społeczną, f. wspieraniem rodziny oraz pieczy zastępczej oraz polityką prorodzinną, g. ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarką wodną. I teraz paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Wągier. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Do 14 radnych, 14 jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Wągier ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024. Tymi kandydatami z terenu naszej gminy jest pan wójt i pani sekretarz. Czy są jakieś uwagi odnośnie tych kandydatur? Nie ma. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Wągier z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Wągier do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024. Paragraf pierwszy. Upoważnia się następujące osoby do reprezentowania Gminy Wągier w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Podpunkt 1. Agnieszka Matyjasik. Podpunkt 2. Dariusz Piotrzburski. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągier. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 4/15/15 Rady Gminy Wągier z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wągier do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy głosować. Kto z państwa jest za? Na 14. 14 osób jest za. Gratuluję wyboru.
Przechodzimy do następnego punktu. Będzie to punkt 10. Miejsce tego określonego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wąbiec. Bardzo ważne. Poproszę o kilka słów wyjaśnienia. Żeśmy się spotkali na komisji, tutaj pani na to przekazała bardzo szczegółowo, a teraz... Jesteśmy powołani do prowadzenia tych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z powyższym, żebyśmy mogli nasze zadania wykonywać na mocy ustawy, jest niezbędne podjęcie tej uchwały. Proszę Państwa, my współpracujemy ze szkołami, i z sądem, i z policją, ze zespołem interdyscyplinarnym. W tym roku policja założyła 5 niebieskich kart. W zeszłym roku było zdaje się 7. Współpracujemy z Radiowem. Tam mamy przyjmioną na panią Mankiewicz, która na każdą naszą prośbę bierze po prostu uzależnionych. W tej chwili, w tym roku było 5, w tej chwili czeka 2 osoby. Jedna dzisiaj była, będzie dzieci jak dojechać do Radiowa. Druga 2 stycznia idzie na taką po prostu terapię. Przeprowadziła pani Mankiewicz również w tym roku prelekcję dla młodzieży starszej w szkole. Tytułem były bezpieczne wakacje, znaczy się takie bez alkoholu. Co mogę jeszcze powiedzieć? Przeprowadziliśmy analizę bezpieczeństwa w naszej gminie na 100 osób. Wypowiedziało się 100 osób. Wszyscy wypowiedzieli się, że nie jest nasza gmina niebezpieczna. Bardziej byśmy przyjęli, że jesteśmy gminą bezpieczną. Nie wiem, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć. W 3 rodzinach była przemoc i te rodziny są objęte po prostu dozorem sądowym i policyjnym. No nie wiem, ktoś Państwa ma jakieś pytania, to czym jest, na co, na jakie zadania, w zakres konto pieniążku, który mamy startowane do Karsłowego? Tak, no te 50 tysięcy jest na zadania, na integrację, na płace dla komisji. Ktoś coś jeszcze chce wyjść? Może. Czy są jeszcze jakieś pytania tutaj? Nie, bo szczegółowo na komisji omówili, no nie, ale jakby to jakieś uwagi, czy jakieś pytania są? To jesteśmy chętni. Dobrze. Jeżeli panowie radni, czy panowie są, jeśli mają powyższe jakiego zdania, można do nas skierować, przeprowadzimy rozmowę, a już się zgodzi na taką terapię. Dziękujemy bardzo za przekazaną informację. Odczytam tę uchwałę, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Uchwała Rady Gminy Wąbiec z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wąbiec na rok 2019. Paragraf 1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wąbiec na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wąbiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie ma żadnych uwag, w takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęcie proponowanej uchwały? Proszę. Dziękuję. Pan 14 jest za, uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy w takim razie do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Omawialiśmy to na komisji, ale też kilka słów takiego wyjaśnienia wprowadzenia do tej uchwały. Szanowni Państwo, zmienia się nazewnictwo zmienia się programu. Wcześniej program nazywał się Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Obecnie uchwałą Rady Ministrów nr 140 z 19 października ustanowiono wieloletni rządowy program i teraz obecnie nazywa się posiłek w szkole i w domu. Czy są jakieś pytania odnośnie? Dziękuję. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Wąbiec z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie
23. Rada Gminy Bąbiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w punkcie 3.1 i w punkcie 3.2 programu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023. Jeżeli dochód osoby samotnej gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 punkt 1 punkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbiec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku. Kto z Państwa jest, jeśli nie ma uwag, za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Rada Gminy Bąbiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się
do 130% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ustawy, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celu przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym posiłek szkoleń i w domu na lata 2019-2023. Paragraf 2. Traci moc uchwała 35/158/14 Rady Gminy Bąbie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wątpiec. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Nie ma. W takim razie możemy głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę. Na 14 jest za przyjęciem, także uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Pani skarbnik, kilka słów. Planowane dochody budżetu gminy Wątpiec zostały zmniejszone o kwotę 154 602 zł. Wynika to z dostosowania planu do fizycznych wpływów środków na konto budżetu oraz rozwiązania projektów gminnych. Zniżona została dotacja na kanalizację w Różkowie, ponieważ została to zadanie inwestycyjne przeniesione do roku 2019. Natomiast zwiększono planowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie gminy Wątpiec pod kwotą 330 990,80 zł. Wydatki, planowane wydatki budżetu gminy Wątpiec uległy również zmniejszeniu o kwotę 834 621,94 zł i to zmniejszenie związane jest z końcowym rozliczeniem inwestycji wykonanych w 2018 roku oraz przeniesienie inwestycji pod nazwą modernizacja kanalizacji wodociągu w Różkowie na 2019 rok. Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu po wprowadzonych zmianach i wynosi 1 789 539 zł. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisjach, ale jeszcze w międzyczasie już po komisjach otrzymała informację o zmianie w rachunku dochodów własnych, bo takowe szkoły, nasze wszystkie szkoły posiadają taki rachunek i w załączniku materiału, który otrzymaliście Państwo przed sesją, w załączniku nr 7 został ten plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiony i automatycznie wprowadzono w części normatywnej uchwały w punkcie 5, punkt, który może przeczytam. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie, określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. Przychody 233 780 zł, wydatki 233 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Te zmiany wynikają z tego, że na koniec roku rachunek musi być całkowicie rozliczone i po prostu no, trzeba było wprowadzić paragraf, który pozwoli na przekazanie to są tylko te zmiany, nic innego nie było wprowadzone. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze pytanie odnośnie tych zmian do projektu uchwały. W związku z tym, że nie ma, to proszę Państwa, przegłosujemy. Uchwała Rady Gminy Wątpiec z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu. Szczegółowe tutaj dane macie Państwo podane. Pani skarbnik tam to przedstawiła. Kto z Państwa jest za tymi zmianami? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Na 14 osób głosowało za. Przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej, co wiąże się ze zmianami budżetowymi. Kilka w wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetowe, które wynikały z zmian uchwały budżetowej.
W związku z właśnie z wprowadzonymi tymi zmianami uległa zmniejszeniu wysokości planowanego deficytu, jak już wcześniej wspomniałam. I na podstawie wprowadzonych zmian ponownie przeanalizowano wysokość planowanego długu, zmniejszając go w 2018 roku do poziomu planowanego 3 513 021,75 zł. W kolejnych latach objęty gminy będą prognozą sytuacji finansową. Zadłużenie gminy również zostało ponownie przeliczone. Okres objęty planowaną spłatą zadłużenia nie uległ zmianie. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 160 906,07 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej wieloletniej prognozy? W takim razie uchwała Rady Gminy Wątpię z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wątpię w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wątpię na lata 2018-2028, zgodnie ze zmianami, które zostały tutaj przekazane nam przez panią skarbnik. Z tym są odnieśli się państwo zapomnę w załącznikach do tej uchwały. Kto z państwa jest za? Uchwałą proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 osób obecnych. W związku z tym, że został nam teraz budżet na 2019, to pozwolę sobie, proszę, tak, prośba o przerwę 10-minutową, na prośbę. Ale dosłownie 10 minut, nie? Wynosi 16 244 511,74 zł. Planowana kwota wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 19 115 080,17 zł. Z tego na zadania inwestycyjne w 2019 roku planuje gmina Wątpię wydać 4 443 518,65 zł. Planowany deficyt budżetowy ustala się w wysokości 2 870 568,43 zł, gdzie pokryciem deficytu budżetowego będą pożyczki i kredyty bankowe. Określa się również łączną planowaną wysokość przychodów w wysokości 3 939 432,43 zł. Oraz łączną kwotę planowanych rozwojów w wysokości 168 864 zł. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 50 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące, ogólną w wysokości 50 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, celową w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz celową wysokość 10 000 zł przeznaczoną na wykonanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów OFE. Ponadto w budżecie planowane są dochody w wysokości 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w tej samej kwocie wydatków. 41 500 zł przeznaczone jest na realizację programu zawartego w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 8 500 w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Wątpię. Ponadto określa się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 216 780 zł. Planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 271 000 zł. W
2019 roku planuje się również przekazać dotację z budżetu gminy i to jest dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 80 653,70 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 000 zł. W 2019 roku zaplanowane są również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 315 125,03 zł. Ustala się również limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 339 432,43 zł. Upoważnia się wójta gminy Wątpliw do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy realizowane w ramach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Ponadto upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowania planowanego deficytu budżetowego. Wszystkie pozycje poszczególnych dochodów i wydatków zostały szczegółowo omówione na komisjach wspólnych, które odbyły się, jakby dobrze pamiętam, dwa razy, więc jeżeli Państwo jeszcze mają jakieś pytania, to służę. Dobrze, jeśli w takim razie nie ma tutaj pytań, to poproszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dobrze? Opinia została przedstawiona już na komisji, całościowo, szczegółowo i omówiona ta opinia, także teraz poproszę tylko o tak. Uchwała nr 13/2018 składu orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wątpliw na 2019 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodnicząca Elżbieta Osińska, członkowie Halina Strzelecka i Jan Sieplucki uchwalił, co następuje. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Wątpliw na 2019 rok. Cała informacja została Państwu odczytana, mieliście Państwo już możliwość zapoznania. Także podpisano przewodniczący składu orzekającego Elżbieta Osińska, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej opinii? No, w takim razie na spotkaniu wszystkich komisji i komisji budżetowej poproszę teraz, by odbyło się takie spotkanie, gdzie zostało szczegółowo omówione i przedstawione. Poproszę teraz przedstawicielkę, może tutaj Panią Przewodniczącą Komisji, o kilka słów o opinii o przedstawionym projekcie uchwały budżetowej. Proszę. Opinia Komisji Stałej z Rady Gminy Wątpliw w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2019. Opracowano przez wójta gminy Wątpliw projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wątpliw na lata 2019-2028 zostało przekazane Radzie Gminy Wątpliw w dniu 14 listopada 2018 roku. Komisje omawiały projekt budżetu na 2019 rok na wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych w dniach 6 i 17 grudnia 2018 roku. Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 Komisje Stałe Rady Gminy Wątpliw szczegółowo omówiły projekt uchwały budżetowej Gminy Wątpliw za 2019 rok, szczegółowo omówiły projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wątpliw na lata 2019-2028. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 Komisje Stałe Rady Gminy Wątpliw zapoznały się i omówiły autopoprawkę do projektu budżetu na 2019 rok oraz ponownie przeanalizowały projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, z którego wynika, iż planowane dochody budżetu wynoszą 16 244 511,74 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 651 894 zł i majątkowe w kwocie 592 617 zł i 74 groszy. Wydatki w wysokości 19 115
80 zł 17 groszy, w tym wydatki bieżące kwoty 14 671 561 zł 52 grosze i majątkowe w kwocie 4 443 518 zł 65 groszy. Deficyt budżetowy w wysokości 2 870 568 043 grosze. Przychody budżetu w wysokości 3 039 432 zł 43 grosze. Rozchody budżetu w wysokości 168 864 zł. Planowana nadwyżka operacyjna wynosi 980 332 zł 48 groszy. Zapoznałem się z uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Gąbiec na 2019 rok, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gąbiec na lata 2019-2028, w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gąbiec na 2019 rok. Po przeanalizowaniu dochodów i wydatków budżetowych zapoznamy się z materiałami informacyjnymi oraz uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień od wójta i skarbnika gminy Gąbiec. Komisje stałe Rady Gminy Gąbiec stwierdzają, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gąbiec na lata 2019-2028 został sporządzony zgodnie z prawem i ustawą o finansach. Poszczególne komisje Rady Gminy Gąbiec wydały pozytywną opinię o projektach wyżej wymienionych uchwał oraz wnioskują o ich przyjęcie. Radni zwracają się z prośbą, by na przyszłość przy ustalaniu kolejności inwestycji, zwłaszcza drogowych, oraz planowaniu budżetu wziąć pod uwagę opinię Komisji Gospodarczej oraz sądy z poszczególnych wsi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego podpunktu. To jest punkt D. Dyskusja nad budżetem. Czy są jakieś uwagi, pytania odnośnie tego budżetu na 2019 rok? Proszę. Jesteś. Proszę. To jest tak, że mam w tym stanie, odczytała Pani tej uchwały budżetowej, upoważnienie dla wójta do zaciągania kredytów i pożyczek. Do jakiej kwoty Pan wójt może zaciągać pożyczki bez odpowiedzi? Do wysokości zaplanowanego deficytu budżetowego, czyli 2 870 568 zł 43 grosze. Czyli bez wyrażenia zgody przez Radę Pan wójt zarządzeniem może podjąć taką decyzję? Tak. Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek formalny o posiedzenie Komisji Budżetowej w tej sprawie. W tej chwili? Tak. W związku z tym, że wpłynął wniosek formalny, musimy go przegłosować. Przegłosujemy też nie, bo nie możemy przegłosować. Jest tak. Odczytam po kolei. To jest... został zgłoszony wniosek formalny o krótką przerwę i spotkanie kilkuminutowe z osobnej Komisji Budżetowej przez pana radnego Wojtka Zdrowskiego. Kto z Państwa jest za tym, by ten te spotkanie w tej chwili się odbyło. Proszę po kolei Mariusz Albrek. Pani Kasia Barnicka. Artur. Andrzej Lider. Czajkowski Tomasz. Jestem za. Pani Agnieszka. Pan Makiewicz. Mirek Kupolski. Justyna. Za. Wojtek za. Stasiu Więcławski, Rysiu, też za i Janusz, za, tak? Dobrze, w takim razie 5 minut przerwy i proszę Komisję Budżetową o to, żeby się spotkała. Proszę Państwa, wznawiamy nasze...
W którym punkcie? Jeszcze raz to zrobię. Tak. Punkt, tak, punkt dobra. Pierwszy, tak. Punkt 1. Tak. Paragraf 13, punkt 1. Automatycznie do tego będą musiały być zrobione poprawki szybki, pan ustawi do załącznika. One będą już przygotowane jako oparowe. Tak? Tylko jeszcze, jeżeli mogę tutaj zauważyć, to w tym paragrafie 13 kwota główna ogółem też się o te 100 tysięcy zmniejszy, tak? 13. I będzie 3 239 432 43. O, macie Państwo nam to do przekazania, tak? Czy są jakieś uwagi innych radnych w stosunku do tego, co zostało w tej chwili przekazane? Bo to jeśli zostało jako złożone wniosek formalny przez Komisję Budżetową, by nie musiało być poddane do głosowania w pierwszym etapie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś inne uwagi? Czy za pozostawieniem tej uchwały, która była w poprzedniej wersji? Słucham. Mam pytanie. Tak. To wystarczy, te 200 tysięcy. Znaczy, no tak, no wystarczy, bo teraz będzie się musieli inne decyzje podejmować, a to trzeba wydawać. Dobrze. I teraz dalej. Przechodzimy dalej. To jest na głosowanie. Ale w tej chwili jeszcze dalej przechodzimy do dyskusji na temat proponowanego budżetu na 2019 rok. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego budżetu? Na tym? Słucham. Ja chciałem zadać panie wójcie pytanie. Rozmawialiśmy na ten temat, ale prosiłbym, żeby pan tutaj wyjaśnił sprawę. Wie pan, o co chodzi o tą drogę Kiełpiny. Kiełpiny-Bąbielsk przy Rybniku, która miała być zrealizowana w 2018 roku z tego wniosku złożonego, tak? A realizacja nie jest ujęta w tym budżecie na 2019, tak bym prosił teraz o wyjaśnienia, dlaczego nie jest. Proszę. Bąbielsk-Kiełpiny, to realizacja nie była na 2018 roku planowana, tylko był złożony wniosek w 2018 roku. W tej chwili jest ogłoszona tylko stara Rybnikowa, była w październiku. I na tą chwilę czekamy na obsługę wszystkich wniosków złożonych przez Urząd Marszałkowski i spodziewamy się, że to może potrwać pół roku. Wtedy dopiero będzie wezwanie do podpisania umowy przez gminę. Dopiero wtedy można planować przetarg i dopiero wtedy można też planować termin realizacji. Ale jeśli to będzie pół roku i podpisanie umowy będzie około półrocza, ogłoszenie przetargu to kolejny miesiąc lub dwa i rozstrzygnięcie. Także to już nie jest czas na znalezienie wykonawcy do tej drogi. Także 19 rok jest mało prawdopodobny, dlatego asekuracyjnie przyjęliśmy rok od razu 2020. Ponieważ najlepiej przetargi drogowe ogłaszać w okresie zimowym, wtedy są też niższe ceny, łatwiej znaleźć wykonawcę. Mamy doświadczenia chociażby po tym roku, gdzie większość firm była zainteresowana budową takich małych dróg, bo były duże inwestycje do realizacji. Także z tego względu nie jest to ta droga ujęta w budżecie na przyszły rok, ale w WPFC na rok 2020. Także fizycznie raczej to nie było możliwe. Popytam się dlatego, że mieszkańcy przeczytali, wie pan, panie wójcie, na stronie internetowej tą informację, że drugi, trzeci kwartał, jak mieliśmy spotkanie sołeckie, to oni zrezygnowali z pieniędzy na remont tej drogi, nie? Z pieniędzy sołeckich, żeby nie wykładać ich na wiosnę i nie ładować w tą drogę, bo mówią, że jeśli będzie robione i przeznaczone zostały te pieniądze. A pytam się dlatego, że w takim razie są tych, które będzie musiał zrobić zebranie i sobie znaleźć pieniądze, żeby jeszcze im na ten rok to jakoś wyremontować, tak? No obsługa wniosków w Urzędzie Marszałkowskim nie zależy od nas, także no też byśmy chcieli, żeby to było obsłużone w tym roku, jeszcze ale nie zostało. Nie wiem, czy w ogóle zostały podjęte prace nad obsługą tego działania. Program rozwoju obszarów wiejskich z tym działaniem, no niestety procedura jest długa. Dobrze, że to dofinansowanie zdobędziemy, że będziemy mieli dofinansowanie do tej inwestycji, no ale niestety wszystko i tak, no trochę to trwa w czasie. Dobrze, niestety musimy poczekać. Dziękuję za wyjaśnienie. Należały się tym mieszkańcom.
pełni dokumentacja, a się nic nie wie, bo nie widać tego dokumentu. Dopiero rozpoczniemy pracę, tam musi być ustawa przeprowadzona, także dopiero rozpoczniemy pracę. W tej chwili mamy mniejsze kroki, które musimy zrobić na szybko, ponieważ pan są kolejne nabory wniosków z tą drogą, to jest w granicach co najmniej roku, żeby przeprowadzić tą procedurę. Dlatego na razie jeszcze nie była wyjmowana. Rozumiem, ale rozmawialiśmy o tym już nawet wtedy te procedury ruszyły, czyli o czasu nic nie ruszyliśmy, tak? Znaczy ruszyliśmy, ale te przyjmy drogach, mówię, które są finalne do ustawienia. Jakie są planowane narzędzia? Znaczy, w drugim jestem w stanie powiedzieć, co zostanie opuszczone przez wojewodę, ponieważ tu są zapowiedzi na razie, a szczegółów to wiemy z mediów, które tutaj Państwo. Szczegółów nie wiemy, ale musimy robić przygotowywać. Ja jeszcze chciałem się spytać odnośnie tej drogi drugiego grudnia. Co się dzieje tam? No, w dalszym ciągu przygotowujemy dokumentację, teraz jest dokumentacja w starostwie i starostwo teraz będzie przeprowadzało tą specustawę. Ale wniosek był składany czy nie? Tak, został złożony. Dziękuję. Ja jeszcze miał pytanko związane z drogą powiatową naszą w kierunku Radziki Kupno. Może Leszek coś na ten temat nam odpowiedział? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, budżet wczoraj żeśmy uchwalili na 2019 rok. W związku z tym, że po poprzednich kadencji pewne zawirowania związane ze szpitalem, o którym Państwo wiecie, nie wygląda to aż tak świetlano w kwestiach inwestycji na 2019 rok. Ta droga na pewno nie jest wyjęta na ten rok. I chcę podkreślić, że ten budżet przygotowywany poprzedni radni, więc jakoś nie wiem, wielkiego wpływu też nie widzi. Ale ten obiecany kawałek powiedział dziś przez pana Skoski, byłego starosty już z Skoski do cmentarza też nie był jeden. No nie, tam starosta nie obiecywał tego. Ale ja nie słyszałem. Na tym razie obiecywał, także. No to sobie też nie wiem, pod moim adresem. Nie, no to tak, jak rozmawiamy o drogach, to wszystkie drogi są potrzebne, ale naprawdę. Zostanie służone, będziemy w tej chwili przygotowujemy dokumentację. Na przykład nie szło tego
dostał punkty. To jest, i dlatego trzeba wybierać takie drogi, które nie mają szans na inną punktację. A ta droga, Agnieszka Ciechowski, ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie punktów. Łączy się z drogą powiatową i ma tam możliwość zdobycia wiele innych punktów, dzięki czemu możemy złożyć wniosek do wojewody o dofinansowanie z innego działania. Proszę. Panie Wójcie, jeszcze jedną drugą rzecz. 890 metrów. Czy to jest cały odcinek tej drogi? Czy ta droga jeszcze dalej? Ma dłuższy odcinek ta droga? Jest nie dalej, ale tam już nie ma mieszkańców. No tam jeszcze jeden dom, który my się nada, brakuje kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Ale do skrzyżowania robimy takiego drugu. A drugą czy drogę tą Pompiesk Osie, tak tam duży skrót, na przykład miał, że robili na Polaku na to zrobimy. Znaczy no można kiedyś do celowo pomyśleć, ale no najważniejsze jest zdecydowanie tej drogi dla mieszkańców. No i to trzeba powiedzieć na ważniejsze, to trzeba się bardziej dogadać i ja chcę zadać, żeby najpierw ukończyć zaczęte inwestycje i te obiecane inwestycje, a nie spłaciłaś za plecami radnych, mówię, że tak jak temu, że się coś obiecali, no to tak się chyba nie robi. Nie wiem, jakich tam pozostałych radnych jest zdanie. Ale że ta droga, to nie ma podstaw? Ma podstaw, nie, tam też są mieszkańcy, nie można dzielić na mieszkańcy, ważniejszy tu inwestycji. Żeby po prostu z nami to konsultować, rozmawiać. Ja rozumiem, że to był rok wyborczy, że radni się zmieniali, ale potrzebujemy tego następnym, że tak powiem, rozdaniu, żeby usiąść i po prostu zaplanować coś wspólnie, wtedy ja najbardziej. To jest tutaj Komisji Gospodarczej zrobić takie spotkania z pierwszym. Zobaczyć te drogi, objechać, sprawdzić. Niektóre naprawdę są drogi takie, gdzie naprawdę ludzie nie mogą wyjechać. Mówię, to trzeba podjąć na drogi ważne i ważniejsze, no bo za kilka lat będzie tych asfaltów, ona będzie przybywać, to nie tak jak w 2018 roku, gdzie na terenie całej gminy tylko zostało wybudowane 225 metrów czasu, jakby nie tak dalej przyszło. Ale proszę wziąć pod uwagę, że całej kadencji w ciągu 4 lat zostało ponad 7 km. No tak, mamy w 18 tylko 225. Dokładnie. I bardzo dobrze, że nie więcej, ponieważ był to bardzo trudne na inwestycje, gdzie wcześniej budowaliśmy za te pieniądze kilometr, a teraz starczyło 225 na tych podobnych pieniądzach. To był bardzo trudny rok wyborczy, gdzie większość gmin podejmowała inwestycje i firmy w ogóle nie chciały nawet podchodzić do szpitala. Myślę, że to bardzo dobrze się rozłożyło, że tych inwestycji w 2018 roku było mniej, które były, ponieważ byśmy musieli niesamowicie dużo więcej to robić. I lepiej teraz na spokojnie podejść do kolejnych inwestycji. Proszę, panie wójcie, jeszcze mam pytanie o tej drogi, może w godzinach. Czy ta droga na tym etapie, na którym zostanie wykonana, łączy się z drogą powiatową? Na tym etapie nie. Tak. Znaczy no tam na skrzyżowaniu może częściowo, ale tak prosto, tak, tak, tak słabo. Działka ewidencyjna chyba nie przylega. Z tego co mam orientację, panie wójcie, no może pan nie wie, był tam czy nie, jak pan mieszka, więc mówi, no łączy się z drogą powiatową w jakiejś tam części. Więc jeżeli pan skutecznie po punktacjach na drogi, no to można skorzystać z innego programu na drogę, jeżeli chodzi o punktację. Szanowni Państwo, ja jestem za rozwojem naszej gminy, za zrównoważonym rozwojem gminy. I aby w mieszkańcach, radnych i sołtysach nie budzić emocji jakiejś niesprawiedliwości społecznej. Tego typu drogi z tego funduszu FOK, czyli Fundusz Ochrony Gruntów, pięknie się wkomponowały drogi, te, które zostały już wykonane. A mianowicie jedna w Kubiesku u pana radnego Wittera, kolejna u pani sołtys, pani Maku i tamte odcinki właśnie do 900 metrów się pięknie wkomponowały. I o tym, co pan teraz mówił, panie wójcie, o tych punktacjach, to te drogi na żadne punktacje by się nie łapały. Ale drogi już, które się łączą z powiatowymi, tak jak na przykład droga przez Bielawki, Wąkielska, czyli Duże, tam punktacje uzyskaliśmy, tam było warto zrobić ten pierwszy etap. I byłem dwoma ręcami za, aby to zrobić. A były trudności, bo pani starnik tam nie była przychylna co do zachowania tych środków. Na ten pierwszy etap te 220 metrów, tam za jakieś 100 tysięcy, 130 tysięcy, przepraszam, wykonaliśmy ten etap, to jest 220 metrów, 20 metrów.
Dlatego chciałbym poprosić tego rozważnie. Ja jako radny, tutaj wyprosił wszystkich radnych, pana wójta, o lepszą współpracę na kwestii ta wiedza pięcioletnia, która się rozpoczyna, żebyśmy wspólnie poszacowali, które drogi i na jaką punktację zasługują, czy tam można w jakiejś grupie punktacyjnej te drogi zgłaszać i każdą inwestycję. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, szanowni państwo, nie mamy nic nowego. Mamy tylko drogę Kieszyna-Cikowski-Łąkiewicz, mamy drogę Gorzówiec i to już się ciągnie od 2017 roku. W zapisach budżetowych, w zapisach wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast nic naprzód nie ma. A słyszycie państwo, pan Wójt mówi, że takie procedury trwają 2 lata, a my zaczynamy. I co, za 2 lata będziemy następne drogi projektować? To już będzie koniec kadencji. Ja bym proponował... Szanowni państwo, jeszcze uważnego, przepraszam. Za tym budżetem, panie wójcie, i szanowni państwo, i mieszkańcy, radni i sołtysi, będę głosował. Ale będę głosował tylko dlatego, że chcę się solidaryzować z tymi mieszkańcami, którzy będą mieli przeprowadzane inwestycje tutaj w tym budżecie. W przyszłorocznym budżecie na 2019 rok. To są wodociągi w Blankowiźnie, to jest wodociągi i kanalizacja w Ruszkowie, gdzie Ruszkowo po czasach transformacji zostało samo sobie, nie miało żadnej pomocy. Świetlica w Kiełfinach też się należy. Byłem raz w świetlicy, jest obskurna, chciałbym mówić, taka jest. Jestem za, ale róbmy to zrównoważenie. Bo za chwilę, żeby nam to się nie odbiło czkawką, niestabilnymi finansami gminy. Dziękuję. Proszę. Proponowałbym, żeby komisje przyjechały te drogi i ustalić szkolenie. Po prostu poprosić jeszcze panie czy panów sołtysów i zrobić jakiś plan na przyszłość, żeby nie było takiego. Czy dowiadujemy się w ostatnim? Też uważam, że propozycja, proszę może tutaj Fabian, Zabiak, Tyć, Wojtek, to żebyśmy zebrali komisję, ustalili harmonogram tych grup, które się kwalifikują do PROW-u, które kwalifikują się w innym kierunku robienia, żeby to było z góry wiadomo, że kończymy drogę, na przykład w Kępinach, po tej drodze wchodzi następna droga, przykładowo głównie na Krzuków jest, bo wiadomo, że ta droga będzie w tym. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ta droga w Kierpinach, mieszkańcy na zebraniu sołeckim ustalili, że chcą tą drogę i dlatego ta droga została zgłoszona. Założyli też pieniądze na dokumentację w funduszu sołeckim i dlatego będzie ta droga przyszła do realizacji. Ktoś tu mówił o założeniu, panie wójcie, to my też tutaj dokładaliśmy i prosiliśmy też tym. Ale nie, do tej drogi tutaj na tym Kierpinie nie chciałyśmy. Cześć, naprawdę. Bo z tego co wiem, tutaj sądy żeśmy zadeklarowali, że bo tam część tej drogi wchodzi w drogę w teren Kiełpin, nie? I tutaj pieniądze z tego funduszu sołeckiego. Nigdy się do mnie nikt nie zwracał w sprawie dofinansowania projektu jako do sołtysa. Nigdy, nigdy. No ja słyszałam właśnie, że się zwracamy do. No mówię, taką mieliśmy tutaj na ten, żeby bo chodziło o jakieś częściowe dofinansowanie, bo to chyba kwota. No, dobrze, zostawiamy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale tutaj ten program, który został zgłoszony, to ja najszybciej prosiłbym przewodniczącej komisji o tym, żeby sporządzić jasną listę. Sporządzenie tego programu spowoduje również to, że będzie można, nie wiem, czy założenia zrobić jakieś, czy w budżecie, czy w budżecie. Tak, projektować te drogi już wcześniej. A jeżeli chodzi już o te głosowanie nad tym budżetem, oczywiście
głosujmy nad tym budżetem, trzeba go przyjąć na wybór dla mieszkańców i prośba do radnych, głosujmy jednomyślnie i aby się sobie realizować z tymi mieszkańcami, którzy będą mieli sprowadzane inwestycje w 2019 roku. Dziękuję. Ja już dodam, jeśli są zarzuty, że budżet nie jest zrównoważony, to się z tym nie zgadzam, ponieważ budżet jest zrównoważony bardzo dobrze, chociażby z tego tytułu, że większość inwestycji, czy prawie wszystkie, są z dofinansowaniem unijnym realizowane. I te dofinansowanie unijne mamy już w wielu przypadkach pozyskane. Są to inwestycje, które chociażby w przypadku przebudowy wodociągu i kanalizacji w Różkowie z tego roku. Jeszcze kilka innych inwestycji, na które mamy dofinansowanie. To są, myślę, to jest właśnie zrównoważenie budżetu, że nie angażujemy wyłącznie swoich środków, tylko pozyskujemy środki zewnętrzne, w większości unijne, na kolejne inwestycje na terenie gminy. I na tym polega między innymi również zrównoważenie budżetu. Także bardzo proszę również Państwa radnych o przyjęcie i zaakceptowanie propozycji pracy budżetu polityczny z budżetem gminy. To my przedkładamy projekt budżetu dla zaopiniowania i Państwo zatwierdzacie lub nie budżet gminy, ale proszę zrobić, żeby ta decyzja o przyjęciu budżetu była bezpieczna. To jeszcze pytanie, ale odnośnie budżetu. Proszę Państwa, odczytam treść uchwały z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Proszę Państwa, mieliście możliwość zapoznania się dokładnego z całym projektem, nie będę go odczytywał. Odczytam tylko ten paragraf, w którym nastąpiły zmiany. To jest paragraf 13, gdzie ustala się limit zobowiązań. I tutaj w podpunkcie pierwszy pokrycie występującego w ciągu roku sierpniowego deficytu budżetowego w kwocie 200 tysięcy, tak Pani Skarbnik? I automatycznie za tym, co poszło, to jest punkt 15, też punkt pierwszy, 200 tysięcy, tak? Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego budżetu na 2019 rok, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Budżet został na 2019 rok przyjęty w jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do UKR na 2019. Kilka słów Pani Skarbnik. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Mokiec to będzie lat 2019-2028 i uwzględnia projekt budżetu gminy Mokiec na rok 2019. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 870 568 zł. Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej kierowano się głównie zasadą, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych pod nadwyżkę budżetową dla poprzednich i wolne środki. W 2019 roku gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych, które będą realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Pożyczki będą zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli będzie takowa potrzeba. Całkowita spłata planowanego przez gminę zadłużenia nastąpi w 2027 roku, więc jest poniżej 10 lat. W 2019 roku planuje się zadania inwestycyjne, które mają być współfinansowane ze środków związku z artykułem, o których się mówi w artykule 5 ustępu 1. To jest termomodernizacja budynków, na którą mamy podpisaną umowę i to jest planowana termomodernizacja budynku OSP w Bielsku, modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Różkowie oraz zadania, które są realizowane na ramach RPL, to są budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej oraz tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców turystów gminy Mokiec. W załączniku drugim do projektu
2028. Przedsięwzięcia zostały przygotowane na podstawie zawartych umów bądź przewidziane do zawarcia, które będziemy widzieli, znane wartości konkursowe. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? W takim razie uchwała Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mokrów na lata 2019-2028. Rada Gminy Mokrów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Mokrów na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu i składu zobowiązań na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikają wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy. Punkt trzeci. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie trzecim ustęp 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia dnia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mokrów na lata 2018-2027. Paragraf 6. Uchwała życia z dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Jeśli nie ma uwag, to możemy głosować. Kto z Państwa jest za? Dziękuję za 14-14. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Poproszę pana wójta o informację. Sprawozdanie z okresu międzystacyjnego. Robotą wizytę w naszej gminie złożył wójt gminy Dziewnia i przez gminę Wodrowo. Celem tej wizyty było zapoznanie się z naszą inwestycją Szopkiem. Tak nie będzie szło chodzić. Tak, może tak mówię, że chcą zapoznać się z naszymi praktykami przy realizacji tej inwestycji i wizytowali w SZOP. Spotkania są również na gminę przedstawicielami tych gmin, które przygotowują dokumentację właśnie do budowy swoich SZOP-ów. Czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów. Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór śmieci na terenie gminy na przyszły rok. Wygrała firma Komend. Proszę o Zerwina. Kwota po przetargu wynosi 338 580 zł. Poprzednia kwota była to 307 800, czyli mamy wzrost około 30 000 zł. Sprawa teraz określenia stawek za śmieci, to będzie, myślę, musiało być kolejne spotkanie Komisji Budżetowej i Gospodarczej, żeby te stawki przygotować na przyszły rok. One nie muszą wejść od stycznia, mogą wejść od lutego, także te stawki będzie trzeba określić na przyszły rok. Symulacji, no to tam pan Patryk przedstawi, no duży wzrost nie będzie, ale niestety opłaty śmieciowe dla tych, którzy odbierają, ciągle są podnoszone. Też firma, która zbiera te śmieci, argumentuje, że lawinowo zwiększa się ilość śmieci. Już nie wystarcza na przykład jakieś oszczędności.
jeden samochód, dwa, co niestety zwiększa koszt odbioru tych śmieci. No to obserwujemy tak z tego, co przedstawia odbiorca śmieci. Można to w momencie, gdy wasz przedmiot życia program jest obserwują zwiększenie, zdecydowane zwiększenie ilości śmieci. No tak, tak przynajmniej tak odbiorca. Tak, wiecie, że więcej pieniędzy mają mieszkańcy, więcej kupują gotowych produktów, które są kilkakrotnie pakowane często. To niestety powoduje wzrost ilości śmieci. Bardziej chyba wymiana pieców, które powoduje też. To też. To jest kolejny problem. Tych, które chociażby oferujemy
jednostkami naszej gminy. I dlatego podnoszenie świadomości tych osób jest bardzo ważne, żeby ta żywność, którą otrzymują, była jak najlepiej wykorzystana. Przy tej okazji, odbyła się również wigilia dla pracowników gminy. W Remzie w Głowie miało miejsce też spotkanie z Mikołajem dla dzieci, które zorganizowaliśmy. Dla wszystkich dzieci chętnych w terenie gminy. Wszystkie szkoły w okresie przedświątecznym przygotowały jasełka w okazji Świąt Bożego Narodzenia. W większości brałem udział w miarę możliwości. Także również mieliście Państwo okazję obejrzeć przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci ze szkoły wątpierskiej. Rozstrzygnięty został jeszcze przetarg w Rybińskiej Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej na zakup tejże energii na przyszły rok. Tu muszę Państwu powiedzieć, że niestety te informacje, które gdzieś tam w mediach krążą na podrożającej energii, potwierdzają się, ponieważ wzrost tych kosztów energii na przyszły rok jest duży. Będzie nas to kosztowało dodatkowo w przyszłym roku, czyli wszystkie punkty, za które płacimy, na terenie gminy, szkoły, urząd i inne rzeczy, samorządowe, budżetowe, wszystkie jednostki szkoły, łącznie wzrost kosztów energii szacowany jest na 63 tysiące złotych. Tyle zapłacimy więcej za energię elektryczną. To już jest to, co słyszymy w mediach, że energia drożeje. Na razie są zapowiedzi, że dla mieszkańców ma nie zdrożeć. Nie wiem, czy tak będzie, ale do przetargu podeszły firmy, które niestety już realizują tą wyższą cenę energii, za którą niestety będzie musieli zapłacić. Także na przyszły rok jest to już 63 tysiące z szacunku wstępnych wynika będzie więcej. W 2018 roku, to jeszcze nie mamy może dokładnie, no nie mamy końca roku, nie mamy stabilnego zestawienia, zapłaciliśmy do tej pory 102 tysiące złotych za energię elektryczną. Szacunek na 2019 jest to 166 tysięcy złotych. To jest 60%. Około 60%. Także niestety to już się powoli zaczyna. Także nie wiem. Pan jest zadowolony z tego, co mówią w mediach. Znaczy tu nie mamy jeszcze grudnia, to może nie jest. Nawet tu nie mamy grudnia jeszcze, nie wiem tego. Proszę. Nie ma tego zestawienia. No ale może to być około 50%. Dobrze, tak już najważniejsze informacje to wszystko, dziękuję bardzo. Jak będzie coś na jeszcze, tak, to one mają do tego, że będą zarządzać. Nie, bo mówi o szczerości energii. Proszę, przepraszam. Mogę? Mówimy tu o drożejącej energii, oszczędnościach. Mamy wybudowaną drogę powiatową, fajnie, wszyscy się z tego cieszymy. Postawione były lampy, nie świecą. Jak to tam nazwać? Hybrydowe. Wielki nie wypadł. Wielki nie wypadł. Nie wiem dlaczego. Na drodze gminnej, naszej przykładowo, przez Kierz, na Piśpiecu. Koło mnie tam na przejściu na pieszy nie świeci. Na zakręcie nie świeci. Nie wiem jak to jest w ogóle. Też nie świeci. Też nie świeci. Ja zgłaszałem sobie po zarządu dróg, przez dwa tygodnie. Bez odzewu to jest to jest pierwsza prośba do naszego pana radnego jest interwencja, dobrze? Pytanie chociaż, nie wiem. Ja wielokrotnie wiem, że to jest
wikariat nic nie wykaże. No ale stwierdził, że może stać. To nie wiem. Stać mi dla niego drugie żołnierze. Proszę. Naprawdę ta technologia
wynagrodzenie jest dla nas krzywdzące i to są pracownicy, którzy są skierowani do obsługi szkół z terenu gminy Wąchów. Dyskutowaliśmy już tutaj na komisji, jak było spotkanie komisji wspólne, nie i tam wiadomo, co na razie w tej chwili ci pracownicy muszą zrobić, żeby to nabrało odpowiedniej procedury. Nie będzie muszło skierować. Tak, do dyrektorów szkół muszą to skierować i dopiero będziemy jako radni może w tej chwili coś w tym kierunku na razie zrobić, nie? Panie Radniczko, tak? Tak. Tak. Wpłynęło też następne pismo z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leczkach Dużych. Ochotnicza Straż Pożarna w Leczkach Dużych zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 10 tysięcy na konieczny remont dwóch budynków gospodarczych znajdujących się na terenie jednostki, w obiektach takiej pilnej naprawy wymagają przeciekające dachy i zniszczona betonowa posadzka. Potrzebne są nowe drzwi i okna, a także docieplenie oraz malowanie ścian zewnętrznych. Gmina Wąbielska jest właścicielem strażnicy budynków gospodarczych oraz terenu, ale i my jako użytkownicy sukcesywnie pozyskujemy środki na inwestycje zewnętrznych źródeł oraz przeznaczamy własne pieniądze na utrzymanie obiektów w dobrym stanie. Już od wielu lat należy na to ekwiwalent za wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia przeznaczamy na bieżące utrzymanie oraz finansowanie różnych przedsięwzięć. W 2018 roku pozyskaliśmy i przeznaczyliśmy na remont zagospodarowanie terenu oraz po wniesienie gotowności bojowej łącznie około 27 tysięcy złotych. Za te fundusze m.in. zakupiliśmy umundurowanie na nowych dróg i zamontowaliśmy ogrodzenie panelowe. A z myślą o mieszkańcach naszych sołek zadbaliśmy o obiekty małej architektury, wybudowaliśmy altany, wykonaliśmy meble ogrodowe z bali i zakupiliśmy huśtawkę. Mamy też o teren pokrywający, wykaszając we własnym zakresie trawę i prowadząc prace porządkowe. Wsparcie udzieliła nam w tym roku gmina Wąpielsk opiewające na kwotę 2,5 tysiąca złotych przeznaczyliśmy na remont kuchni, który wykonaliśmy w własnym zakresie. Ochotnicza Straż Pożarna w Leczkach Dużych jest najstarszą jednostką w gminie Wąbielsk. Należymy do kolejnego pokolenia strażaków, którzy oprócz podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych w wolnym czasie angażują się również do inicjatywy na rzecz rozwoju i aktywizacji naszej lokalnej społeczności. Nie brakuje nam zapału do pracy, energii, działania i umiejętności. Uczestniczymy w państwowych i kościelnych uroczystościach, wydarzeniach gminnych. Współpracujemy z miejscową szkołą oraz wspieramy jej działania profilaktyczno-edukacyjne. Angażujemy się w projekty związane z ochroną środowiska, a także dbamy o powierzone nam mienie i teren strażnicy. Niestety, mimo naszych starań oraz przeznaczonych funduszy, nie jesteśmy w stanie finansować wszystkich koniecznych projektów, tylko wykonanie niezbędnych prac przekracza nasze możliwości finansowe. Bez wsparcia pieniężnego, o które zwracamy się do gminy Wąpielsk, nie jesteśmy w stanie zapobiec postępującej degradacji tych ważnych dla utrzymania bezpieczeństwa w gminie obiektów. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku z poważaniem prezes jednostki OSP Krzysztof Zermański. Przekażę do komisji pani Agnieszce i panu Mariuszowi z najwyższej komisji, żeby się stosunkowała komisja do tego. Nie? Agnieszce przekażę. To były dwa tak poważniejsze pisma, które płynęły. Oprócz tego, ze względu, że mamy święta, płynęła masa życzeń, w tym roku wyjątkowo dużo, od samorządu tutaj naszego lokalnego, to znaczy od powiatu, od Urzędu Miasta, od ze szkół. Proszono mnie o przekazanie życzeń. Płynęło też bardzo dużo życzeń od posłów. Wyjątkowy rok się zbliża. I nawet otrzymaliśmy życzenia. To mi się zdarzyło pierwszy raz od tego lat od naszych posłów, którzy do Europarlamentu też chyba jakieś zbierność lat czy coś. Ale dziękujemy za te życzenia. Przechodzimy do następnego punktu. Poprosiłbym jakieś takie sprawozdanie, bo odbyły się komisje, ale to były komisje dotyczące tylko i wyłącznie bieżącej sprawy budżetu, które już omawialiśmy, nie? Nic nowego na tych komisjach nie, innego nie było omawianego. Tak, spotkała się też komisja, z tego co wiem, statutowa, tak, pierwszy raz. Nie, 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 ale warto by się jeszcze skontaktować z panią sekretarz, bo tam ktoś inny termin będzie tak. Raczej pani Agnieszka. Mówię, że pani będzie reprezentowała, tak? To tak. Tak? To prosiłbym o spotkanie.
Proszę. Jeżeli chodzi o komisję gospodarczą, to tak jak było już mówione, na pierwszą połowę bezpiecznie chciałbym, żeby odbyło się spotkanie wyjazdowe i chciałbym te słuchy, które tam prosili. Tak, na temat, to... jeżeli warunki pogodowe oczywiście po obiektu pogodowym. Tak, żeby opracować tą harmonogram. Dokładnie. Dobra. Miała nas urodku, to komisja mieszkaniowa, że w tej sprawie została.
przygotować. Tak mi się przesunęło, że jedziemy na stycznia, nie? Dopiero jakieś zostaną podejmowane działania. Miało być szybko, a wyszło jak zwykle tak samo. Nie? Jak chcesz?
jeszcze nie, to jeszcze nie chciałem podziękować koleżankom i kolegom za zaufanie. Ja ze swojej strony staram się pracować na tyle, na ile bym mógł w tej komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończąc tą sesję, życzę Państwu, żebyśmy się spotkali w nowym roku zdrowo, a to najważniejsze, a resztę dotyczące. Panie Przewodniczący, jeszcze ja chcę jeszcze, proszę bardzo. Proszę. Andrzej, proszę. Bo chciałem na koniec się zapytać, panie wójcie, bo chodzi mi cały czas o tą drogę, bo wydaliśmy pieniądze i teraz chciałbym konkretnie usłyszeć, kiedy ta droga będzie robiona. Czy będzie się w następnym roku robiona, czy nie? Bo pan prosił od nas przed wyborami o szczerość, prawdę, mówienie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym chciał teraz szczerą deklarację od pana usłyszeć. Bo najlepiej to by było z kamery puścić to, co pan powiedział. Droga uzyskała tyle punktów, że nawet w województwie zabrakło, że tam będzie robione i wszystko, i tam gdzie 10 tysięcy było tego, przyjrzyjcie wszyscy słyszeli. I teraz co ja mam powiedzieć właśnie tym ludziom, którzy przy tej drodze mieszkają, bo wszyscy się dowiedzieli, że droga będzie robiona i co dalej? Szanowni Państwo, tak jak już mówiłem, to wszystko ta droga będzie robiona. Ale kiedy? Tak jak powiedziałem, czekamy na rozstrzygnięcie całego raportu, kiedy zostanie rozpatrzony wniosek cały, do podpisania umowy łącznie. Dopiero wtedy możemy podejmować jakiekolwiek działania. Do czasu podpisania umowy nie możemy nic robić. No niestety póki nie ma. Ale z tego, co pan powiedział, przepraszam, że pan przerywam, ale z tego, co pan powiedział, to 2019 to był wtedy. I wszyscy, którzy tutaj siedzą na tej sali i może pan otworzyć nawet to nagranie z kamery, to zagwarantował pan, że to jest pewny rok, w którym droga zostanie wykonana. Więc gdzie to jest prawda i gdzie to jest ta szczerość? Niczego zagwarantować nie mogę i tego nie obiecywałem. Tylko mówię, że mamy zdobyte dofinansowanie. Proszę ze zrozumieniem słuchać. Także realizacja tej inwestycji w Krowie, to jest program rozwoju obszarów wiejskich, od czasu podpisania umowy wynosi 2 lata. Także, tak jak już mówiłem, jeśli będzie umowa podpisana w połowie roku, później czas na ogłoszenie przetargu, na rozstrzygnięcie przetargu, to jest kolejny czas potrzebny. No to nie jest już czas na podejrzewanie inwestycji w 2019 roku. Także, tak jak już powiedziałem, założyliśmy od razu realizację tego zadania na 2020 rok, a to ten udział z Funduszu Sołeckiego 10 tysięcy to już są pieniądze wykorzystane na przygotowanie projektu do dokumentacji. Także te pieniądze zostały wykorzystane na całą dokumentację. Jeszcze dokładaliśmy, oczywiście było za mało na całą dokumentację. Teraz projekty kosztują w rękach 20 kilku tysięcy. Także drugie tyle, co najmniej chcieliśmy dołożyć, plus jeszcze go odebrać. Także tam z tych kosztów już poniesione zostało dosyć sporo. No to ja się teraz składnie, bo ja teraz mam tylko dowiedziałam się, że zostało 1500 złotych z tego projektu, właśnie z której pieniędzy zebrał, bo nie zostało wykorzystane. I pan mówi, że zabrakło pieniędzy na ten projekt. Przeznaczone na to, a nie na to innego i pieniędzy ukryć nie mogę. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest taka, bo wszyscy opowiadają bajki, ja mogę opowiadać je też. Taka jest moja tutaj rola do tego, że mogę powtarzać za innymi te bajki. Ale w każdej bajce jest coś prawdy. Cały czas mi dręczy fotowoltaika, bo najpierw było tak, że miało być w sierpniu uruchomione, później we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudzień. Na mnie na razie nic się nie dzieje i takie jest pytanie kiedy, to raz, a dwa. Czy to prawda, że wszystko to było związane z tym, że nie zostały wypłacone firmy pieniądze i dlatego to się tłumaczyło tym wszystkim?
wcześniej się nic nie zgadzało, teraz już się wszystko zgadza według tego inspektora nadzoru, ale nie wiem, kiedy to właśnie ruszy i kiedy będzie ta umowa podpisana, żeby można było w końcu korzystać. To jest nie, ale proszę, panie ministrze, przepraszam. Zadałem się już od razu na to jedno pytanie. Proszę przewodniczyć, o nieraz pozostawianie plotek nieprawdziwych. Wykonawca dostał zapłatę za swoje zadanie, które zrealizował, zgodnie z fakturą, którą przedstawił do urzędu. Zadanie zostało zapłacone. W tej chwili jeszcze nie jest rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim. Na rozliczenie nadal czekamy. Został złożony, teraz składamy wniosek o płatność, tam jeszcze uzupełnienie dokumentacji. Z tego, co mamy jakieś informacje z energetyki, w tym tygodniu miały być uruchomione te instalacje. Nie wiem, nie złamał, czy zostały uruchomione, nie wiem, ale miały być w tym tygodniu uruchomione. Także jeśli chodzi o te informacje, to takie rzeczy. Ja od zaraz będę jeszcze do roboty. No. Dobra. Jo. No jeśli tak to było, to nie da. Sprawa jest trzecia odnośnie tego budynku, który tam proszę czas. Sprawa jest trzecia o tym budynku, który został rozwalony. Słuchajcie, drodzy Państwo. Przypadki. Nieszczęścia u ludzi zdarzają się. I teraz ja mam takie pytania, że my po prostu zebraliśmy pieniądze i nie, żadnej informacji nie ma, tam nic się nie dzieje i nie daj Boże, żeby się cokolwiek komu stało. No w tym roku to już może jakoś tam przebrniemy, ale w przyszłym roku, mówię, los jest złośliwy. Obiecane były, że tam projekty, obiecane, że piece będą dawane, że to, że tamto. Zebraliśmy pieniądze. Nie wiemy, ile tych pieniędzy w sumie, to znaczy wiemy, bo ta sama całkowita była podana, ale co się z nimi dalej dzieje i jak to wygląda, co, ile ich zostało i czy ta pani w ogóle będzie cokolwiek robiła, bo tutaj pan wójt wtedy mówił też, że zobowiązę się tam do zrobienia jakiegoś projektu. Ktoś tam miał dać piec, z tego co ja tam pamiętam. I wiele jeszcze innych rzeczy. Co dalej z tym? Czy będzie to cokolwiek robione, czy nie? Bo chcieli ludzie się zaangażować sami tak od siebie. Przejął ktoś inny inicjatywę. Nie wiem, czy to też było spowodowane wyborami, czy czym innym. Ale, kochani, tak się nie robi. No jeżeli ktoś coś mówi i my zbieramy, to są pieniądze darowane. I żeby nie było czasami tak, że przyjdzie następne jakieś nieszczęście i ktoś będzie chciał się zwrócić z nas albo zorganizować taką pomoc i powie, a co byście zrobili z tamtymi poprzednimi? Nikt nam już nie da niczego. Tak się nie robi po prostu, bo to jest kto kłamie, to i kradnie. Takie jest przysłowie. Ludzie, po prostu żeśmy te pieniądze ukradli jakby. Jeżeli nie ma inwestycji i nie ma pokaźnej jakiejś czynności na tym terenie, który się tam stał. No. Ja tylko zapytam, do kogo ten zarzut jest. Ale to nie jest zarzut, panie wójcie. To jest pokazane to, że jeżeli pan mówił o tym, że pomoże pan i będzie pan to koordynował, to powinien pan to dalej robić. Szanowni Państwo, to nie jest temat na sesję, ale ja bym chciał, żeby pan odpowiedział. Pieniądze, które zostały zebrane, wpływały na prywatne konto tej pani. No ja chodzi na to, żeby w żaden sposób interweniować, co ta pani zrobi. Ona jest właścicielem konta, ona jest dysponentem tych środków i to możemy jedynie, jeśli łaskawie nam zechce jakiejś informacji, zapytać. To wszystko, co możemy zrobić. Projekt ten wykonał projekt za darmo. To, co mogliśmy, to pomogliśmy. Pozostała pomoc, która mogła jeszcze być udzielona, to mogła być udzielona w momencie, gdy inwestycja zostanie rozpoczęta. W tej chwili nawet nie możemy tak naprawdę innej pomocy skierować, bo ta inwestycja nie jest rozpoczęta. Ja proponuję zaprosić tą panią na komisję. Ale nie przyjdzie, ale ona nie musi przyjść, uczestniczyć. No, po prostu trzeba z komisją podziwiać. Przepraszam bardzo, ja jestem w komisji.
trzech lat jest okej. Zmieniła to dlatego, że będziesz miał ten, czy dlatego, że termin staremu mijał? Nie. To też tak powiedziałem. Proszę Państwa, proszę Państwa, mam taką jedną uwagę jako rolnik i mieszkaniec, bo tu mówiliście o tych drogach, ramach i tak dalej, bo ja zwracam uwagę na takie rzeczy praktyczne, może dla wszystkich mało ważne. Przy tej szosie powiatowej, którą notabene nasi dziadkowie oddali te grunty nieodpłatnie, całkowicie za darmo, na tą szosę, to jeszcze nawet dokumentację mam, która mówi, że to były ta szosa była po prostu dana, darowana i tak dalej. Były posadzone drzewa, które są bardzo proste. No, trzy pokolenia tam pokaźnie, bo takiej szosy do 10 metrów jak wywiesiony, to nie rosło nic. To było siane, nawożone, ale nie mówię, to zbierane. Jest budowa drogi, wchodzi jakaś firma, no i jeszcze ten chłop musiał te swoje drzewo, co na jego gruncie od tej firmy odkupić za bardzo duże pieniądze, tak chciał na opawie, a porządne wzięły firmy na tartach i tak dalej. Tu powinna być jakaś współpraca i w tej chwili szosa jest zrobiona, sadzone są drzewa, sadzone są praktycznie na krawędzi, no pola. Przecież to są przepisy, które mówią, że jak sąsiad z sąsiadem, tak się drugi nie wyrazi zgody, no to nie wolno drzewa zasadzić tam 3 czy 4, czy nawet więcej metrów, żeby ono koroną nie wystawało. To nie jest uścisk. Jeszcze drzewa są szacowane tak naprawdę od strony południowej, ale od strony północnej to nie ma żadnego sensu, poza tym, że no będzie te środowisko jak wyścisk. Ale my to mamy chyba to wiele gruntów, na których można by te drzewa sadzić. Bo naprawdę mamy wiele nieużytków. No nie wiem, ale po prostu tak jest. Jeżeli dwa, które za chwilę urosną, czy naprawdę nie trzeba studować tego? Bo to jest bardzo ważne. To jest wielki problem, bo teraz nie są już w tym aspekcie, to są zadowolone. I tak jak obserwuję, to który rolnik tam zostawił metra w tej szosie, to nie wsadzili większe, a który już nie zostawił to mają czego na przerwie. Dziękuję bardzo za dyskusję. Zamykam przekaz.